większe zaangażowanie mieszkańców w podejmowaniu decyzji o życiu miasta. To jeden z głównych celów, jaki postawił sobie Urząd Miasta w Olsztynie. Jako pierwszy w Polsce zdecydował się na uruchomienie panelu obywatelskiego, który służy komunikowaniu się i rozwijaniu dialogu z lokalną społecznością. O szczegółach wdrożenia tej inicjatywy mówiono 12 maja na konferencji prasowej w ratuszu. Mamy obowiązek, ażeby wsłuchiwać się w te opinie, ażeby na podstawie i opinii, i wniosków po prostu jak najlepiej zarządzać naszym miastem i przygotowywać różnego rodzaju projekty, jak i również podejmować decyzje, które będą wychodziły naprzeciw właśnie oczekiwaniom naszych mieszkańców, podnoszeniu poziomu jakości życia. Do panelu może dołączyć każdy pełnoletni mieszkaniec Olsztyna. Jednak by jeszcze bardziej zachęcić do udziału w inicjatywie, miasto wyśle zaproszenia do 10 tysięcy losowo wybranych olsztyniaków. Ta nasza grupa, którą uzbieramy w ramach panelu, była taką mikroreprezentacją mieszkańców Olsztyna. Pod względem naprawdę bardzo, bardzo różnych cech. Nam zależy na tym, żeby była jak najbardziej jak gdyby reprezentatywna, żeby znalazły się w niej zarówno osoby starsze, seniorzy, ale też osoby młode, osoby gorzej, lepiej wykształcone. Istotą panelu jest to, że badania będą prowadzone w sposób ciągły. Mieszkańcy kilkukrotnie w ciągu roku otrzymają pytania dotyczące różnych kwestii. Spytamy się o infrastrukturę w postaci transportu publicznego, stanu dróg, stanu chodników, dostępności placówek edukacyjnych, dostępności placówek opieki zdrowotnej, jak również pytamy o kwestie społeczne, o zadowolenie mieszkańców z życia w mieście. Wszystkie te informacje, które otrzymamy, oczywiście będziemy przekazywać władzom miasta, władzom samorządu, tak by nasze miasto mogło się rozwijać w zgodzie z opiniami mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli wyrażać swoje opinie za pośrednictwem strony internetowej www.olsztynpanelobywatelski.pl. Co ważne, mogą tam wypowiadać się również ci olsztynianie, którzy nie otrzymali listowego zaproszenia. Dla osób, które nie korzystają z internetu, uruchomiono infolinię. Jej numer to 89 722 1206. Naprawdę warto. Warto jest uczestniczyć w panelu. Mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się na tematy istotne dla miasta przy jednocześnie małym de facto zaangażowaniu. Będzie można brać udział w badaniach, siedząc wygodnie przed własnym komputerem. I już z góry dziękuję naszym mieszkańcom za tę aktywność. Dziękuję za to, że jestem przekonany, przyjmą zaproszenie do tego panelu, że wyrażą swoje zdanie na tematy, o które pytamy. Choć miasto dysponuje różnymi instrumentami służącymi porozumiewaniu się z mieszkańcami, to wciąż szukało kolejnych metod dialogu. Z żadnej z dotychczasowych nie zamierzamy rezygnować. Jest rzeczywiście tam spory wachlarz. Do tego wachlarza chcemy dołożyć właśnie takie profesjonalne badania. Ostatnia wspólnota samorządowa pokazuje, że jesteśmy na drugim miejscu w kraju, bezpośrednio po Warszawie. Jeśli mówimy o obywatelskości, jeśli mówimy o zaangażowaniu naszych mieszkańców w różnego rodzaju działania. Technika panelu obywatelskiego jest doceniana w wielu krajach na całym świecie. Sprawdza się m.in. w Anglii, Holandii, Niemczech czy Australii. Prezydent Olsztyna odpiera zarzuty ministra. Kompletny brak kompetencji. Dziwię się, że takie osoby mogą być ministrami. Sprawa dotyczy planowanej budowy elektrociepłowni na paliwo alternatywne. 17 maja w audycji emitowanej w Radiu Olsztyn wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt skrytykował tę inwestycję i wyraził sprzeciw dla jej powstania. Wystąpienie spotkało się z natychmiastową reakcją prezydenta Piotra Grzymowicza. Wystosował on list otwarty do wiceministra Schmidta i zwołał konferencję prasową, informując, że krytyka elektrociepłowni to nic innego jak kolejna walka polityczna. Pan Schmidt w tych pytaniach wczorajszych usiłował zbudować oś czasową różnych wydarzeń, która ma prowadzić do prostej konkluzji, że to Grzymowicz, że to Piotr Grzymowicz, bo tam to nazwisko moje cały czas się pojawiało, tylko dla sobie znanych powodów, nie licząc się z interesem Olsztyna, chce sprywatyzować miejskie przedsiębiorstwo ciepłownicze. Mówiąc to najdelikatniej, jest to po prostu nieprawda. Prezydent przypomniał na konferencji, że ostateczne decyzje w sprawie prywatyzacji zapadały w latach 2004-2005.
Po otrzymaniu kompletu analiz i dokumentów podjęto ostateczne uchwały. Od samego początku prezydent miasta w procesie uspołecznionym uznał za stosowne i właściwie w tym zakresie procedować, że to przedstawiciele wyborców, radni Rady Miasta ostatecznie zdecydują o tym, czy nasza spółka MPEC ma zostać sprywatyzowana. W sposób demokratyczny Rada Miasta zdecydowała, że nie. Zdaniem prezydenta wypowiedzi wiceministra Schmidta nie oddają uwarunkowań konieczności zbudowania w Olsztynie kombinatu ciepłowniczego. Podkreślał, że na decyzję o budowie elektrociepłowni wpływ miało stanowisko firmy Michelin, dostawcy ciepła do 40% mieszkań w Olsztynie. Po 2015 roku firma miała tylko na własne cele dostarczać ciepło. Miasto podjęło negocjacje. Wspólnie udało się ustalić nowe warunki dostawy ciepła. Firma Michelin będzie ogrzewać część olsztyńskich mieszkań do 2020 roku. Decyzja była jednoznaczna i jest cały czas podtrzymywana, przez co byliśmy zmuszeni do podjęcia działań, bo przecież nie kto inny, Państwo też doskonale wiecie, a samorząd Olsztyna, prezydent miasta, Rada Miasta odpowiedzialna jest za dostarczenie ciepła. Prezydent krytycznie wypowiedział się też na temat wiedzy ministra dotyczącej gospodarki składowania odpadów. Odnośnie składowania. Pan minister mówi, składowaliśmy. I co się zmieniło? Zadaje pytanie. Otóż, panie ministrze, zmieniło się. Tylko pan nie nadąża za tym. A więc niech pan się nie wypowiada. Prezydent przypomniał, że od stycznia tego roku odpady będące pozostałością po procesie segregacji, mające wyższy niż dopuszczalny poziom kaloryczności, muszą być unieszkodliwiane termicznie. Piotr Grzymowicz podkreślał, że w Olsztynie nie będzie klasycznej spalarni odpadów mieszanych, tylko elektrociepłownia na paliwo alternatywne powstałe w wyniku przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Na pewno nie będę godził się z tym, żeby polityka miała decydować o tym, czy my jako miasto będziemy się rozwijać, czy też, przepraszam, uszy pod siebie i nie będziemy nic robić. Nie, tak na pewno nie będzie. Będę konsekwentnie ze swoim zespołem, z Radą Miasta, z mieszkańcami realizował program, który ma nam wszystkim służyć. Prezydent Piotr Grzymowicz poinformował o tym, że rząd może nie dopuścić do budowy elektrociepłowni. Jednocześnie zadał pytanie o koszty, jakie w tym przypadku mogą ponieść mieszkańcy Olsztyna. W liście skierowanym do wiceministra Jerzego Schmidta pyta również o pomysły na realne zabezpieczenie energetycznych potrzeb Olsztyna w przypadku braku elektrociepłowni na paliwo alternatywne.